setny. W związku z tym ja Państwa bardzo, bardzo proszę. No oczywiście Pani Marto, no Pani wiersz o jesieni napisała. Do umiarkowanego ciśnienie spada. Wynosi 1016 hektopaskali. W Warszawie 102,3. W Łodzi już za 3,5 minuty. Dobry wieczór Państwu, mówi Radio Solidarność Gdańsk. Poprosiliśmy o sygnalizację światłami, dlatego te audycje staraliśmy się nadawać po zmroku. I kiedy na końcu był apel o zamiganie światłami, to oczywiście jak się było na dużym osiedlu, takim jak Gdańsk Zaspa albo Przymorze, to widać było, jak te światła gasły i się zapalały. Zawsze obserwowałem przez okno i naprawdę dusza rosła, jak widziałem te migające światła. W początku stanu wojennego, myślę, że to był najpóźniej luty czy marzec 1982 roku, nawiązałem kontakt z Bogdanem Borusewiczem, który był wtedy osobą, jedną z najważniejszych osób organizujących podziemie Solidarności. Marian Terlecki, reżyser, dziennikarz, pomysłodawca telewizji Solidarność Bips. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywa się, poszukiwany listem gończym przez SB, główny organizator radia. Aresztowany przez bezpiekę w maju 1985 roku. Odsiaduje w więzieniu 16 miesięcy. Dziś producent filmowy. Pierwsze kontakty z Bogdanem, nie pamiętam dokładnie na czym polegały, na pewno na kontaktach z ludźmi nowymi i tymi, z którymi którzy nie byli internowani czy aresztowani i do których trzeba było. Oczywiście gromadziło się materiał, to różnie to było, to albo by teksty oświadczenia Solidarności, czytałem kazetów, czy krajówki. Czasem udawało się zdobyć jakieś nagranie, czy Borusewicza, czy Lisa. Potem umawiałem się z lektorem w mieszkaniu konspiracyjnym, gdzie nagrywaliśmy teksty, przeplataliśmy je muzyką. Oczywiście dawaliśmy też czołówkę. To było na zwykłym domowym sprzęcie robione. Maciej Pawlak, rocznik 55, pseudonim Tramwajarz, organizuje nagrywanie i nadawanie audycji. Ostatni program przygotowuje w lutym 1989 roku w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Radio Solidarność pierwszą audycję nadało w czerwcu 1982 roku. Był to nadajnik warszawski, w sumie to była audycja na próbę. Źródło nadawania to trzeba mieć dwa. Dwa prelegatory, żeby one dały kierunek. I często było tak, że jeden złapał jedną stację, drugi drugą. I stąd była ta trudność. Poza tym ten czas, maksimum do 10 minut, oni też musieli ją najpierw namierzyć, w sensie fali, podjechać i dopiero potem mogli ścigać. To było za krótko. Ten czas był tak wyliczony, żeby właśnie nie było wpadki. Włączano też urządzenia zagłuszające. To wszystko nie działało dobrze ze strony bezpieki, dlatego że te audycje były w sumie dość krótkie, a by było potrzeba czasu, więc zwykle połowa, więcej niż połowa, 4-5 minut takiej audycji zwykle była, jak sobie przypominam, dobrze słyszalna w okolicy. Słuchaliście Radia Solidarność Gdańsk. Do usłyszenia. Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdany, połambat, a mury runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murą zęby krat, zerwij kajdany, połambat, a mury runą i pogrzebią stary świat.
odeszliśmy od historii i oddamy komuś w spadku czas wystąpień i protestów, czas wydarzeń i wypadków. Czekaliśmy przez lat 10, by znów przyszedł do nas w gości, jak to śpiewał mój przyjaciel, czas rozliczeń i szczerości. Jedni mówią się zaczęła, drudzy mówią, że odchodzi papierowa rewolucja naszych powielaczy o godzin. Tak wynikło z koła zdarzeń, że mieliśmy swój egzamin w czasach, kiedy jeszcze słowo słychać było jak dynamit. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama